Obecnie na rynku dominują hulajnogi Xiaomi. Dzisiaj przyjrzymy się tańszej alternatywie o nawet lepszych parametrach niż Xiaomi 1S. Przynajmniej na papierze. Kugo to chińska firma, która staje się coraz bardziej popularna na polskich ścieżkach rowerowych. Testowany dzisiaj model to Kugo S1 Plus. Hulajnoga o klasycznej budowie, gdzie bateria umieszczona jest w podstawie. Na górze znajdziemy wyświetlacz, na którym odczytamy aktualną prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii oraz aktualny bieg. To kółko na dole jest stricte ozdobne. Im szybciej jedziemy, tym szybciej się kręci. Po bokach dwa przyciski. Prawy odpowiada za włączenie hulajnogi oraz za wybór biegu. Pierwszy rozpędza się do 20 km na godzinę, drugi do 25, a trzeci do 30 km na godzinę. Prawy przycisk to klakson. Mamy też możliwość wyboru, czy silnik startuje od zera, czy też będziemy musieli się wcześniej odepchnąć. Taki tryb znacznie odciąża silnik i oszczędza baterię. Po bokach znajdziemy dwie manetki. Standardowo po lewej hamulec elektroniczny, prawa zaś odpowiada za przyspieszenie. Na froncie umieszczona jest jeszcze LED-owa lampka, która w nocy będzie oświetlać nam drogę. Nie jest najjaśniejsza, ale dostrzeżemy dziury na drodze. Wysokość kierownicy możemy regulować w dwóch poziomach, ale w praktyce jest to jedna wysokość, a druga służy bardziej do składania i transportowania hulajnogi. Samo składanie jest banalnie proste. Przy rączkach przekręcamy pierścienie i opuszczamy je. Zniżamy kierownicę, luzujemy zaczep, składamy górną część i w taki sposób możemy przenosić pojazd. Całość waży 12,5 kg, więc to taka średnia wśród hulajnóg. Mamy tutaj pojedynczy silnik i znajduje się on w przednim kole. Koła są 8-calowe, a opony są pełne, bezdętkowe. Dzięki temu nie musimy się martwić o przebicie. Pełne koła są zazwyczaj twardsze niż te standardowe, ale tu są takie ani za twarde, ani za miękkie. Przed wibracjami i nierównościami drogi chronią nas dwa amortyzatory, jeden z przodu, a drugi z tyłu. Według mnie jest to duży plus i każda hulajnoga powinna taki mieć. Na przykład jak jeździ się wypożyczonym Boltem po kostce brukowej, ale nie takie jak na ścieżkach rowerowych, tylko takich jak są na chodnikach, to po czasie zaczynają nas boleć nadgarstki i mózg obija nam się w czaszce. Tak, trochę przesadzam, ale dla mnie amortyzatory to must have. Jak na moje odczucie, to tylny amortyzator był trochę za miękki jak na moją wagę, więc postanowiłem go trochę przykręcić. To preferencja indywidualna. Ogólnie dziwię się, że Xiaomi w żadnym modelu nie ma amortyzatorów. Co prawda jest to dodatkowa rzecz, która może się zepsuć, ale naprawdę daje sporo komfortu. Podczas testów ani trochę nie oszczędzałem hulajnogi. Jeździłem po wszelkich nierównościach i cały czas skakałem z krawężników, a amortyzatory to wszystko wytrzymały. Oczywiście Kugo S1 Plus wyposażony jest w stopkę. Może nie wygląda, ale jest dosyć solidna. Górna część podstawy wyłożona jest silikonowym materiałem. Dobrze trzyma nogi, ale szybko się brudzi, za to równie szybko się czyści. Po czterech rogach podstawy umieszczone są czerwone światła. Migają podczas hamowania, a będą ciągle zapalone, jeśli włączymy przednią lampę. Także tutaj jesteśmy dobrze widoczni na drodze. Na sam koniec hamulec nożny. Sugeruję używać go typowo awaryjnie. Jeśli będziecie go używać jako hamulec główny, to szybko zetrzecie sobie opony. Specyfikacja. Bezszczotkowy silnik o mocy 350 W ukryty w przednim kole. Bateria o pojemności 7,5 Ah, która do pełna naładujemy w około 4 godziny. W materiałach reklamowych przekłada się to na prędkość maksymalną do 30 km na godzinę oraz 25 km w zasięgu na jednym ładowaniu. Ale jak w większości tego typu zapewnień jest to nierealne do spełnienia, bo w tym przypadku jest mała gwiazdka, że takie wyniki otrzymano podczas testów, gdzie kierowała 55-kilogramowa osoba na płaskim terenie, bez wiatru, gdzie hamulca użyto tylko 3 razy. Ale to chyba już nas nie dziwi. Zasięg samochodów elektrycznych czy nawet spalanie benzynówek też jest mierzone w laboratoryjnych warunkach. W przypadku dorosłego faceta, który waży około 95 kg i w żaden sposób nie oszczędza baterii, a raczej przeciwnie, to już wygląda to trochę inaczej. Ja na płaskim terenie najwięcej jechałem 25 km na godzinę, a średni zasięg, jaki udało mi się osiągnąć, to 18 km, co moim zdaniem i tak jest dobrym wynikiem jak na tak budżetową hulajnogę. Podobnie jest z podjazdem na wzniesienia. Przy większym kącie podjazdu, przy mojej wadze, da się odczuć spadek mocy. Oczywiście w przypadku lżejszego kierowcy osiągi będą zbliżone do tych deklarowanych, a i na wzniesieniach znacznie lepiej sobie poradzi. Ale żeby nie było za kolorowo i że tylko chwalę, to teraz kilka rzeczy, które mi się nie podobają. Przycisk do włączenia oraz klakson ciężko działają, a przy tym wydają wkurzające dźwięki. Dobrze by było, gdyby hulajnoga miała dodatkowy tarczowy hamulec z tyłu.
Gumowe tworzywo w podstawie mogliby chociaż zrobić w ciemnym kolorze, a bateria mogłaby mieć ciut większą pojemność. Zanim przejdziemy do mojej oceny i podsumowania, to chciałem podziękować sklepowi geekbuying.pl, bo to od nich otrzymałem hulajnogę na testy. Jeśli będziecie chcieli zamówić sobie taką, to link do nich znajdziecie w opisie. Jest to chiński sklep, ale z zachowaniem europejskich praw konsumenta, jak na przykład zwrot 14 dni bez podania powodu, wszelkie naprawy gwarancyjne realizowane na miejscu, a wysyłka jest błyskawiczna, zazwyczaj kurierem z dostawą z europejskich magazynów, najczęściej z Polski. Jeszcze mały disclaimer. Wysłali mi hulajnogę do testów, ale nie jest to film sponsorowany i nikt ani nic nie ma wpływu na moją opinię. Obiecałem sobie, że nie wypuszczę tego filmu, jeśli nie przejadę na hulajnodze minimum 100 km, bo jest wiele recenzji, gdzie ktoś przejedzie 5 km i nazywa film recenzją. Po takim dystansie muszę powiedzieć, że przekonałem się. Na początku podchodziłem do niej bardzo sceptycznie, bo jednak cena sugeruje, że nie jest to hulajnoga najwyższej jakości. 1299 zł w promocji to, umówmy się, nie jest ogromna cena. Myślałem, że będzie to typowa chińska tanioszka, otóż nic bardziej mylnego. Tak wygląda hulajnoga po przejechaniu 100 km. Tak naprawdę oprócz małych zadrapań to konstrukcyjnie jest w pełni sprawna. Nic się nie połamało ani nie zużyło w znacznym stopniu. Zdaję sobie sprawę, że te ponad 100 km to nie jest ogromny dystans, ale weźmy pod uwagę, że kierowca to rosły facet o słusznej wadze, który skakał po krawężnikach i nie dbał o zasady bezpieczeństwa i to jest dobry znak co do wytrzymałości Kugo S1+. Zastanawiałem się, co bym wybrał, czy Xiaomi 1S, czy tą dzisiaj recenzowaną. I miałem spory dylemat, ponieważ osiągi były podobne. W Xiaomi jest hamulec tarczowy, większy zasięg, dedykowana aplikacja, moim zdaniem jest sporo ładniejsza, a cena to 1699 zł. Kugo S1 Plus to mocniejszy silnik, amortyzatory z przodu i z tyłu, brak aplikacji i moim zdaniem wygląda dosyć średnio. Ale najbardziej cenię sobie wygodę użytkowania oraz przyjemność z jazdy. I mimo, że bardziej podoba mi się Xiaomi, to wybrałbym jednak Kugo. Przede wszystkim ze względu na amortyzatory i mocniejszy silnik, a to, że jest 400 zł tańsza, jest kolejną zaletą. Ja nie potrzebuję w hulajnodze połączenia z aplikacją czy innych smart funkcji i muszę powiedzieć, że mimo tego, że Xiaomi podoba mi się dużo bardziej wizualnie, to jednak z tych dwóch wybrałbym właśnie Kugo. Wielu z Was pewnie zdziwi mój wybór, tym bardziej, że zawsze zachwalam Xiaomi, ale jednak brak amortyzatorów przeważył na korzyść Kugo. Po tym filmie naszła mnie wielka ochota do przetestowania jakiejś terenowej hulajnogi z dużo, dużo mocniejszym silnikiem, ale to może w przyszłości. Tymczasem ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!